Witam. Wymiana bębna w kopiarce Rico Hafizio MP 2553 3053 3353. Tu jest widoczny moduł bębna wyjęty z maszyny, ale może najpierw pokażę go, jak go wyjąć. Otóż najpierw należy otworzyć prawą pokrywę boczną, dalej otwieramy przednią pokrywę i przy pomocy jednej śrubki odkręcamy moduł i wyciągamy go z maszyny. Bęben, listwę i wałek ładujący oraz deweloper wymieniaj zawsze co 60 tysięcy wydruków albo kopii. Inaczej Twoja maszyna będzie robiła tło, kreski albo będą bardzo blade kopie. Aby wyjąć bęben, należy odkręcić tylną obudowę i zdjąć dwie śrubki i takie koło napędzające. Tylna obudowa schodzi dosyć ciężko, dlatego że trzyma ona dwa moduły, górny i dolny, moduł bębna i moduł dewelopera. Oprócz tego trzyma jeszcze się na dwóch łożyskach, w które wchodzą dwa szafty, więc należy ją podważyć z każdej strony i delikatnie zdjąć. Nie w każdym module występuje ten element, który ja teraz ściągam. Nieraz jest to po prostu zwykła śrubka, a ponadto niektóre moduły wyposażone są jeszcze w dwa separatory bębnów. W każdym razie teraz możemy rozpiąć dwa unity. Tutaj są pokazane szczegółowe informacje, które śrubki należy odkręcić, jeżeli coś było niewidoczne. Aby wymienić bęben i wałek ładujący, należy wyjąć zapinkę, która trzyma tulejki wałka ładującego i małą białą zapinkę, która trzyma wałek bębna. To jest właśnie zapinka, która trzyma bęben. Teraz możemy bęben swobodnie wyjąć do góry. Teraz możemy wymienić wałek ładujący i wałek czyszczący, wałek ładujący. Można to zrobić na dwa sposoby. Wyciągnąć to z jednej strony, tak jak ja to robię. Drugi sposób jest taki, że z lewej strony można odkręcić jeszcze jedną śrubkę i wyjdzie też tulejka trzymająca po lewej stronie. Po wyjęciu wałka ładującego, który również wymieniamy co 60 tysięcy, można przystąpić do wymiany listwy czyszczącej. Listwa czyszcząca trzyma się raptem na dwóch śrubkach. Po ich odkręceniu listwę należy podważyć i można przystąpić po odkurzeniu modułu do instalowania nowej listwy, nowego wałka ładującego i nowego bębna. Pamiętaj, aby gumową część listwy czyszczącej pobrudzić albo talkiem technicznym, albo zużytym tonerem. Po prostu warstwa gumowa musi być śliska. Po wyczyszczeniu modułu montujemy z powrotem nową listwę czyszczącą, pamiętając o tym, żeby krawędź gumową pobrudzić. Ja teraz to wideo puszczam Wam w przyspieszonym tempie, żeby nie marnować czasu. Montujemy wałki, wszystko jest tak samo, jak wyjmowaliśmy z maszyny. Tutaj dla przykładu, no na rewersie to robimy, więc wkładamy moduł bębna z powrotem. Pamiętamy o zapince, to jest bardzo ważna sprawa. Nowy moduł bębna należy uważać, żeby go nie prześwietlić. On nie może zbyt długo leżeć na słońcu.
I teraz tak zregenerowany moduł bębna zakładamy na naszą wywoływaczkę. Tutaj znowu przyspieszamy, żeby nie marnować czasu. Skręcamy wszystkie śrubki. I moduł po regeneracji montujemy do maszyny. Na naszym innym filmie pokażemy, jak wymienić developer unit albo koła developera, które są odpowiedzialne za tak zwany brak toneru.